Cześć, witajcie w kolejnym odcinku alfabeciku naszego. Dzisiaj będzie szybko, bo tematy takie... Tak. Trafiliście, co będzie na R? Bo widziałem, że ochoczo zgadujecie. No nie wiem, czy trafiliście. Nie widziałem, żeby ktoś trafił. No dobra, bo przygotowaliśmy temat dla was. R jak RGB. Tak. Co to jest za czort? Często to się słyszy w różnych tam publikacjach, jakaś tam paleta, coś. No co to dokładnie jest? To jest Red, Green, Blue. Czyli czerwony, zielony, niebieski. I to są trzy kolory, z których po prostu wyświetlacze, no wszystkie wyświetlacze w zasadzie w tej chwili składają kolory pozostałe i tak naprawdę na tym pracujemy. W druku jest troszeczkę inaczej, ale jeżeli chodzi o wyświetlacze, to RGB. Dlatego jak mówiliśmy o LED-ach, to i ogólnie o LED-ach, to tak ważna była dioda niebieska, bo przez jakiś czas tego niebieskiego tak, brakowało problem, i się nie dało, a od kiedy był niebieski, to już sobie można te kolorki składać. Te trzy kolory macie wszystkie pozostałe, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, jak się uzyskuje kolor biały. Kolor biały to po prostu wszystkie trzy kolory świecą z pełną mocą. I tyle. Tak, nie licząc OLEDów, bo w OLEDach z przyczyn oszczędnościowych, żeby nie wypalać, szczególnie tej właśnie niebieskiej, która się szybko zużywa, to jest dodawany kolor biały jako biały po prostu, czyli są diody białe dodawane, właśnie żeby nie musieć robić takich numerów. Tak, no tam jeszcze były eksperymenty z dodawaniem bodajże zielonej dodatkowej kropeczki, ale to już są, tak, to są wariacje takie mające na celu jakby poprawić obraz. Nie zawsze to się udaje, ale tak naprawdę... trzonem, korem tego wszystkiego jest RGB. Tak, są trzy kolorki RGB i to jest też używane, jeżeli chodzi o format zapisu, czyli tak naprawdę, jeżeli mamy sobie jakiś tam plik obrazka, to każdy punkcik w tym obrazku jest opisywany trzema liczbami, właśnie RGB. Czasami czterema, ale to jest... To rzadziej, bo ta czwarta to jest przeźroczystość. Tak. I to w zasadzie no, nie dotyczy zdjęć ani tego typu rzeczy, tylko raczej właśnie jakieś obrazki. No to jest parametr, który w zasadzie zwykłego użytkownika mało interesuje, chociaż z niego korzysta, bo na przykład ikonki bazują na tym, że mają przeźroczystość, dzięki czemu po prostu możemy sobie zmieniać tło, a ikonka jest ikonką, a nie jest po prostu... kwadratem. Nie jest kwadratem, tak? Więc tak działa przeźroczystość. A jak działa RGB w praktyce, to możecie sobie zobaczyć, odpalając sobie w zasadzie chyba dowolny program graficzny, wchodząc do wyboru kolorów, tam powinny być takie trzy suwaczki właśnie podpisane RGB. Możecie sobie nimi posuwać i zobaczyć, jak się kolorki zmieniają w podglądzie. A te trzy liczby są też podawane... tylko że na ogół w kodzie szesnastkowym w postaci takich właśnie sześciu literek cyferek, gdzie po prostu dwie literko cyferki oznaczają jedną składową koloru i to jest używane na przykład w HTML-u do podania koloru. Tła, dajmy na tą tak. stronę, czy tam tekstu. To samo znajdziecie też w większości smartfonów w ustawieniach wyświetlacza, tam gdzie macie możliwość dostosowywania balansu kolorów. I również często jest to właśnie rozbite na RGB. No oczywiście oprócz tego mamy temperaturę barwową, no ale to już jest inna bajka. Natomiast też w telefonach sobie możecie przyzielenić albo przyniezielenić. Tak. Ale pamiętajcie, że mówimy tutaj o wyświetlaczach, bo w druku to jest zupełnie inna bajka, tylko no my nie jesteśmy drukarzami, więc tutaj no nie będziemy jakby tego rozciągać specjalnie, bo ani się na tym specjalnie nie znamy. Tak, ani, w druku ani używamy... to nie ma związku ze smartfonem. Tak, nie? W druku używany jest smyk tak. na ogół, czyli cyan, magenta, yellow coś tam. I są w ogóle związane z tym różne dziwne jaja z przeliczaniem z RGB na smyk. Ale to już... A to tylko zamiast tego, to na koniec powiem wam żarcik, jak się witają drukarze. Cmyk, cmyk. Dobra, to trzymajcie ale się. Ale suchary żeś walił. No, dobra. Suchary. Szkoła humoru imienia Karola Strasburgera. Tak jest. Widzimy się przy kolejnej literce. No i co, zgadniecie, co będzie dalej? No. To do zobaczenia, bądźcie z nami. Cześć.